No dobra, widzowie, więc godzinka 8:27, oficjalnie zaczynamy 24 godziny w Brawl Stars. Zaczynamy od mycia zębów, jak widzicie. No dzisiaj mam przygotowanych wiele ciekawych rzeczy, więc oglądajcie do końca. Ale nie będą to takie zwykłe 24 godziny. Oczywiście w Brawla cały czas będę musiał grać, ale dodatkowo w międzyczasie mam listę zadań, które muszę wykonać. I zdradzę wam, że część z nich nie zakończyła się zbytnio dobrze, bo między innymi pan ochroniarz. Dobra, oglądajcie ten odcinek do końca, to sami się przekonacie. Dobra, widzowie, jestem już, jak widzicie, na spacerku z pieskiem i generalnie zostawcie dla tego słodkiego psiaka łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, dobra? Patrzcie, jaki on jest kochany. Każdy, kto może, wali teraz łapę dla mojego psiaka. Patrzcie, widzowie, cały czas oczywiście giereczka jest grana, a wy jeszcze zostawcie subika na moim kanale, bo dwie osoby z tego odcineczka dodam do znajomych w Brawl Stars, więc jeśli chcecie, to wystarczy, żebyście mnie subskrybować i napiszcie w komentarzu swoje ID, wtedy dwie osoby dodam. Jaki to jest szefik, widzowie, czy wy to widzicie? Ale dobra, mordeczki, jak widzicie, cały czas gram teraz giereczkę, lecz muszę wam powiedzieć, że bez powerbanka i bez ładowarki ten odcinek raczej byłby niemożliwy, dlatego już teraz mam je tutaj przygotowane. Myślałem sobie, mordeczki, że troszkę sobie umilę czas i pootwieram stardropy. Otworzę ich może teraz tak z 25 na nagraniu, żebyście widzieli, jak otwieram, i jeszcze sobie przy okazji, i tak już poza nagraniem, troszkę pootwieram. Patrzcie, mamy mityka od razu, kozacko. Uwaga, o, mamy fajną emotkę do pamki, mi tam pasuje. No, to jest w sumie ciekawe, bo powiem wam szczerze, że wolno mi strasznie ten czas mija, nie? Dopiero troszkę rzeczy za mną, dużo jeszcze przede mną, a ja już jestem mega zmęczony tym dniem w Brawlu. Cały czas tylko gram i gram, bolą mnie już nawet trochę oczy, nie? A to dopiero jest, można powiedzieć, taki początek, no nawet chyba jeszcze nie połowa, więc naprawdę dużo jeszcze przede mną. No ale dobra, no, kolejna emotka tam w ogóle była. No, otwieram sobie troszkę tych stardropów, to jest w sumie ciekawe zajęcie. Będę sobie siedział i sobie będę przez godzinę otwierał tylko star dropy, a później wam powiem, co ciekawego trafiłem, dobra? Możemy się tak umówić. A oglądajcie, mordeczki, ten odcinek do końca, bo już zaraz pojedziemy w pewne miejsce, gdzie naprawdę miałem spory przypał. Jak coś, to wiadomo, jest to moje konto deweloperskie, nie główne konto, ale nie muszę grać na głównym koncie, nigdzie tak nie było mówione. Ważne, żebym ten czas spędził w Brawl Stars. Więc może to być konto mojego brata, może to być moje konto, może to być konto deweloperskie. No wszystko jedno, nie? Byleby po prostu grać, okej, mamy epika kolejnego, a i chcę jakąś legendę mieć tutaj na odcinku, więc dobra. Ja tutaj sobie otworzę te 25 i później będziemy się widzieć dopiero, jak trafię jakąś legendę. I wtedy wam to, widzowie, pokażę, żeby było tutaj ciekawie, to nie? Same najciekawsze rzeczy na tym odcinku. Oho, udało się dropnąć legendę kozacką, więc w sumie długo nie czekałem, misja zaliczona i co będziemy mieli w legendzie? 1000 zł, to najlepsza legenda to nie jest, ale ważne, że misja zaliczona. Ale później postanowiłem, że jeszcze przez godzinę będę sobie otwierał, bo i tak ten czas musi mi zlecieć, no i nie uwierzycie, co trafiłem. Udało mi się trafić, mordeczki, kilka fajnych rzeczy, między innymi trafiłem Leona, czyli legendę, no i oprócz tego trafiłem też skina Hermes Max, czyli tego fajnego, takiego mitycznego, więc naprawdę spoko. No dobra, widzowie, więc ja już tutaj sobie siedzę w aucie i właśnie idziemy do galerii, ale oczywiście giereczka musi być. Co prawda nie jestem za kierownicą, no mój kamerzysta będzie kierował, no bo to było niebezpieczne, gdybym grał i kierował autem. No ale dobra, widzimy się, jak już będziemy w galerii, a ja sobie wbijam kolejne giereczki. No dobra, widzowie, jesteśmy już w galerii, jak widzicie, cały czas gierki są grane. Ludzie się mnie patrzą jak na zwana, no ale trudno, mam wyzwanie w galerii, żeby coś zjeść i zamówić, więc będę cały czas grał w Brawla i zrobię te dwie rzeczy. Jesteśmy pod Dealsem, bo tutaj jest dużo fajnych rzeczy i słodyczy, więc może kupimy coś nowego i przetestujemy przy okazji na odcinku, a ja cały czas lecę z giereczkami, naprawdę, tracę pucharki, bo się nie mogę skupić. Ludzie patrzą się na mnie mega dziwnie, ale trudno, chodź, idziemy, poszukamy czegoś fajnego. Patrzcie, widzowie, najlepsze jest to, że oni tutaj w Dealsie dalej mają jeszcze wielkanocne rzeczy, co jest grane. Dobra, skupię się trochę na giereczce, żeby nie przegrać, ale Wielkanoc była już dawno, a oni dalej tutaj wielkanocne rzeczy mają. No dobra, widzowie, pokaż tutaj kamerzysta, wzięliśmy coś takiego. To kosztuje chyba tylko 4 zł i zobaczymy, jak to będzie smakować. Przy okazji to grudzi język na niebiesko, więc to może być mocne. A oczywiście Brawl Stars cały czas jest grany, żeby nie było, mordeczki. Dobra, wychodzimy z Dealsa i lecimy coś zamówić, jakieś lody albo jedzenie, bo takie mam zadanie. Chwilę potem podbiłem po lody, no bo miałem taką misję, żeby zamówić lody właśnie grając w Brawl Stars. I tutaj jeszcze nie było przypału, ale oglądajcie dalej, bo zbliżamy się już do czegoś złego dla mnie. Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram. Kiedy wbiję na arenę, rośnie adrenalina. Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste. Nie lubię zaznać porażki, dla mnie tylko jedno wyjście. Będzie Kinder jajko, niespodzianka. Żeby nie było, widzowie, ludzi zakupionych, Brawl Stars też cały czas jest grane. Później wpadłem na pomysł, że wbijemy do smyka i zobaczymy, czy są tam jakieś zabawki z Brawl Stars, bo ja często spotykam w jakichś smykach zabawki. Lecz niestety już po chwili musiałem opuścić ten sklep, ponieważ ochroniarz, prywatny ochroniarz od smyka, smyk zawsze ma takiego ochroniarza, zobaczył, że nagrywamy i kazał nam natychmiast usunąć to nagranie i po prostu wyjść.
O nie, widzowie, skrzypał. Ale to i tak, mordeczki, nie był duży problem, bo zobaczycie, co wydarzyło się zaraz. Lecz zanim to, no to przeszliśmy sobie do sklepu coś kupić. Kupiliśmy sobie soczki, widzowie, i przy okazji będziemy odblokowywać pana P na koncie mojego brata. Właśnie zaczynam kolejną giereczkę, ale patrzcie, tutaj mamy wielkie leżaki, ty. Ja sobie, widzowie, na niego wbiję i przetestujemy to, co mam tutaj, czyli Bubble Color. Zobaczymy, czy to dobra. Teraz gram gierkę, bo zaraz przegram. Dobra, widzowie, po pierwsze lecimy ze Star Dropem. Zobaczmy, o, epicki, ty, może coś będzie akurat Star Drop na odcinku, to by siadło w galerii, uwaga. No nie tym razem, ale dobra, teraz lecimy z tym, proszę państwa. Szybki test wjeżdża, póki ochroniarz nas nie wyrzuci, bo tam jest taki pan. Oj, ale to jest klejące, patrzcie na to, ty, ja się boję, jak to będzie smakować. Dobra, lecimy. O cholewcia, nie jest to za dobre. Widać niebieski język, czy nie? I teraz słuchajcie, bo to jest hit, co się wydarzyło. Poszliśmy sobie do Decathlonu. No i w Decathlonie stały hulajnogi. One były całe rozpakowane i wyglądały na takie, jakby były po prostu do testowania, że można sobie na nich jeździć. No i oglądajcie. Dobra, widzowie, jesteśmy w Decathlonie, giereczka odpalona i lecę sobie na hulajnodze. Let's go! Nie no, widzowie, ja w to po prostu nie wierzę. Słyszeliście, co było przed chwilą? Znowu pani tym razem się doczepiła o hulajnogę. Myślałem, że w Decathlonie na takich jednych hulajnogach można jeździć, że one są po to, żeby je testować, ale jak się okazało, nie. Ja odbijam 5 razy, aby zostawiać łapeczkę w górę. Jak widzicie, siadło nawet 6. Giereczka w Brawlu odpalona, ale widzowie, mam mocny pomysł. Patrzcie, tu jest jakiś namiot. Wbijamy komuś na namiot, będę grał w Brawla. Chodźcie, ale po cichu, po cichu. Nie no, oczywiście nikogo tu nie ma, ale są takie namioty, gdzie po prostu można sobie przetestować od Decathlonu, bo tam jest Decathlon. Ale w sumie jeszcze nigdy nie grałem giereczki w Brawl Stars w namiocie, więc to jest moja pierwsza oficjalna. No i fajnie, mam ją zaliczoną. Mordeczki, mamy teraz aktualnie 13:55 i znajduje się 5 minut przed rozpoczęciem mojego live'a. Nie ukrywam, że jestem już mocno zmęczony, a dopiero jest ta godzina. Cały czas tylko nawalam w tego Brawla. Jak widzicie, wszystko już tutaj jest ustawione pod live'ika i zaraz będę go odpalał. Spoko było, zleci mi tak godzinka, myślę, że nawet może półtorej, bo live'iki naprawdę lubię robić. Po live'ie czeka mnie basen. Od razu jak skończę live'a, wchodzę do basenu, więc wyczekujcie. No i widzimy się już po live'iku. A więc live'a robiłem ponad godzinę i 15 minut, skończyłem go około 15:15 i top monitorem tego live'ika był PNGKPX Shorts, którego serdecznie pozdrawiam. Dobra, mordeczki, robić skok czy nie? Jak dotrwaliście do tego momentu, piszcie w komentarzu hashtag basen, a ja robię skok! Wow, mordeczki, to było ryzykowne, że mi telefon spadnie. Ty no, gram w Brawla normalnie na telefonie w basenie. Mocna akcja. Zobaczymy, jak mi ta giereczka pójdzie. A ja tu oczywiście muszę jeszcze zrobić nura, żeby nie było, że tylko widzowie sobie stoję w basenie i nic z tego nie robię. A więc telefon jest, idzie w górę. Robię to specjalnie dla was, ziomeczki, uwaga. Kurczę, powiem wam, woda nie najcieplejsza. O, udało się, ale porażka, przegrałem, akurat mnie rozwalili. Okej, widzowie, patrzcie, nawet na orkę mi się udało wejść. Było ciężko, nie powiem, ale na szczęście się udało. Lecę sobie z giereczką na orce w basenie. Piękna sprawa, no zobaczcie, żeby nie było, że nie gram. Pokaż tutaj kamerzysta. Tylko to jest tak wywrotna orka, że ja z niej mogę zaraz spać, widzowie. I tego boję się najbardziej, serio. Bo jak ja spadnę, to telefon poleci ze mną i będzie po nim. Oj, 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 dobra. Po wyjściu z basenu miałem obiad z rodziną, lecz no niestety nie mogłem wam tego nagrać, no bo tam siedzieliśmy wszyscy, moja mama, mój tata i tak dalej, więc nie chciałem ich nagrywać, ale uwierzcie mi, że grałem wtedy w Brawla. Potem robiłem sobie troszkę miniaturek, no i tak oto czas zleciał. Jako, że jest już grubo po 17, to przyszedł czas na kolejne wyzwanie, kolejne moje zadanie, które muszę zrobić, czyli wbić jakąś 25 rangę na tym odcinku. No i pomyślałem, że wbiję ją sobie na stream, przynajmniej spróbuję, więc teraz, widzowie, myślę, że poświęcę nawet parę dobrych godzin na wbijanie tego stream i zobaczymy, jak mi pójdzie. Na pewno nie będzie to łatwe, no bo jak wiecie, ja nie jestem jakimś najlepszym graczem. W tym odcinku mam przygotowanych dla was też kilka niespodzianek, więc oglądajcie do końca, nie przewijajcie i na pewno nie będziecie zawiedzeni. Będę wbijał to wszystko na solo, przynajmniej spróbuję. Mam fajnego złotego skina do stylu, ale moja taktyka to raczej będzie kampienie, nie oszukujmy się, tak chyba będzie mi najłatwiej wbić. Więc no co, widzowie, widzimy się za jakiś czas i powiem wam, jak zmieniła się sytuacja, ile mam już pucharków, a może będę miał nawet 25 rangę. Wbiła równo 18 i akurat udało mi się wbić w końcu 701 pucharków. Okej, brakuje mi tylko 49, jest to niby mało, ale tak naprawdę bardzo dużo. Mam akurat też wbity poziom mistrzowski kolejny, więc troszkę na tym stylu pograłem. Długo mi zajęło wbijanie tych 700 pucharków. No i trzymajcie za mnie kciuki, widzowie, żebym wbił jeszcze to 49. No dobra, ziomeczki, ja tutaj cały czas, jak widzicie, gram, ale już nie na stylu. Poddałem się, nie wbijam tej 25 rangi, to jest masakra. Wbiłem 700 pucharków i spadłem, nie da się grać, jak oni się ciągle teamują. Ale jestem teraz na dworze i porzucam sobie troszkę do kosza i pokopię, żeby trochę odpocząć. Oczywiście grać będę
dalej. Ale uwaga, czy trafię? Śledzi za pierwszym, to mi się podoba. A więc dobra mordeczki, jak widzicie, tutaj włącza mi się giereczka, a ja odpalam sobie kąpiel. Muszę się w końcu wykąpać, nie wiem czy mnie teraz słychać, ale generalnie oczywiście gram cały czas i będę to musiał jakoś tak wykminić, żeby wejść do tej wanny, przemyć się i cały czas grać w Brawla. Pozwólcie, że nie będę wam pokazywał jak się myję, no bo będę przed tym kołem, ale chyba tego nie chcecie oglądać, więc widzimy się jak już się przebiorę w piżamkę i będę umyty i obiecuję, że cały czas będę grał w Brawla jak się będę mył. No dobra mordeczki, jak widzicie już całe mokre włosy, dopiero co się umyłem, jest piżamka i zobaczcie, jest już ciemno. Tak, mamy ciemno, więc fajnie, bo ten czas troszkę minął i zobaczcie jak to teraz tutaj wygląda. Grałem sobie cały czas oczywiście w Brawla, żeby nie było, ale powiem wam, że już niestety jest coraz gorzej. Zaraz wam pokażę jak wyglądają moje oczy, ale to jest serio masakra i nikomu tego challenge'u nie polecam. Od razu po tym poszedłem nagrywać odcinek z pewnym youtuberem, nie zdradzę wam z kim, ale oczywiście będzie to odcinek z Brawl Stars i za parę dni zobaczycie go na moim kanale. I przy tym naprawdę fajnie zleciał czas i minęły mi kolejne godziny. A więc uwaga ziomki, jako że jestem już wykąpany, przebrany w piżamkę, no i na dworze jest ciemno, to przyszedł czas na kolejne wyzwanie, czyli kupić skina. W tym odcinku po prostu muszę kupić jakiegoś skina, a tak się składa, że mam 80, nie, 90 gemów nawet na moim koncie, więc możemy zaszaleć. I powiem wam szczerze, że już wcześniej trochę się zastanawiałem, jakiego skina mogę kupić. No i gdy wbiłem w katalog, to no oczywiście będzie to skinek bardzo rzadki. Ale jaki to będzie skinek mordeczki, to jest dobre pytanie. No i powiem wam, nad kim się zastanawiałem i kogo wybieramy, kogo tutaj kupimy. A więc na pewno myślałem sobie nad tym, czy nie kupić skina Harajuku M. Spodoba mi się on bardzo. No i do M w sumie żadnego ładnego skina nie mam. Kolejną opcją, nad którą się zastanawiałem, był Królik Grom. Z tym, że do Groma akurat mam takiego jednego fajnego skinka. No ale dobra, poleciałem sobie dalej i był ten leśny duch Chester z nowego update'u. On też by mi się bardzo przydał, więc to jest trzeci skinek, o którym już myślałem, a to jeszcze nie koniec. Bo zastanawiałem się też nad Serge'em Kongiem, no bo żadnego skina do Serge'a nie mam, więc to by idealnie pasowało. I ostatni skinek, nad jakim tutaj myślałem, to Żuk Meg, bo do Meg też ani jednego skina nie mam, ale zdecydowałem, widzowie, podjąłem już decyzję, że skina, którego kupię, no to będzie to ten skinek, Serge Kong. 79 gemów poszło, no i od razu, widzowie, wyzwanie z tego odcinka kolejne wykonane, bo skinek jest zakupiony i akurat ten skin jest naprawdę fajny. I po kupieniu tego skina nadszedł najgorszy moment, totalnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić przez te kolejne godziny. Wbiłem tam sobie trochę pucharków, między innymi otwierałem też star dropy i tak dalej, no po prostu siedziałem w Brawlu, tak mi się nudziło, że nawet budowałem mapki z nudów, no i niby tam minęły te kolejne godziny, ale naprawdę, źle się już czułem, wszystko mnie bolało. Zresztą zobaczcie, co było dalej. A więc okej, widzowie, jak widzicie, ja już jestem w łóżku zebrany do spania, ale niestety spać jeszcze nie mogę. Mamy godzinę dokładnie 00:31, więc jest już dosyć późno. Jestem strasznie zmęczony i powiem wam szczerze, miałem nie narzekać, mordeczki, miałem nie narzekać, ale jest masakra. No ja mam tutaj, wyświetlam teraz zdjęcia mojej twarzy, które sobie wcześniej zrobiłem. Zobaczcie w ogóle na moje oczy, jak one wyglądają. Jestem teraz tak zmęczony, że to jest jakaś tragedia, nie? Cały czas odwalonej 8:30 nawalam w tego Brawla. Miałem już tyle razy momenty, żeby przestać i tak dalej, ale no mówię, już dokończę ten odcinek, jak wam obiecałem, więc robię to specjalnie dla was, widzowie. Dlatego plan jest taki, że teraz jeszcze troszkę sobie podram przez parę godzin, tak myślę gdzieś do trzeciej może, coś takiego, i chciałbym położyć się spać, może nawet trochę wcześniej, na parę dobrych godzinek, żeby to odespać. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, ale to nie będzie takie zwykłe spanie, bo pójdę sobie spać i widzowie, włączę sobie Brawl TV. Teraz jeszcze gram giereczkiem, więc nie mam wam jak tego pokazać, ale włączę Brawl TV, żeby cały czas mi jakieś losowe giereczki leciały w tle i położę telefon obok siebie, jak będę spał, żeby cały czas był odpalony, żeby było sprawiedliwie. Wybiła trzecia, nadszedł ten długo oczekiwany moment, kiedy w końcu mogłem pójść spać, no i chyba zasnąłem w 5 minut, tak mówił przynajmniej mi mój brat. Dobra widzowie, minutę temu wstałem i mamy godzinę 8:36. 8:36 to oznacza tylko jedno, 24 godziny minęły. Brawl TV cały czas było odpalone, telefon mi się prawie rozładował, mam teraz 20%, tam miałem 90 coś. Ale dobra, uznajmy to za zaliczone, dobra? Troszkę się przespałem, widzowie, jest 5 godzin lekko ponad, ale myślę, że powinniście mi to zaliczyć, naprawdę się starałem. Strasznie ciężki challenge, zresztą resztę już wam odpowiem przed komputerem, przed kamerką, bo już mogę wyłączyć tego Brawla. Nie gram w niego na razie. Na koniec tego filmu, widzowie, chciałbym wam powiedzieć, żebyście nigdy nie robili takiego challenge'u. 24 godziny to jest serio za dużo i chyba widzicie po mnie jak wyglądam, nie wiem czy to widać jak mam podkrążone oczy. Spałem co prawda to 5 godzin, ale i tak jest ciężko, nie? Dziękuję za dotrwanie do końca, dziękuję mojemu bratu, bo bez niego ten filmik by nie powstał, bardzo mi pomógł i nagrywał mnie ciągle i tak dalej, pożyczył mi też swój telefon do grania. O, widzowie, dziękuję po prostu, że byliście, mam nadzieję, że dotkniecie to łapką w górę, bo serio się dla was starałem. Jedyna misja, jakiej nie wykonałem, to ta z biciem 25 rangi, więc możecie mi napisać w komentarzu jedną karę, którą będę musiał zrobić. Do zobaczonka, trzymajcie się, elo.